Was z najwyższego punktu Sydney, czyli z Sydney Tower Eye, z wieży, która mieści się na dachu, na samym szczycie domu handlowego Westfield, mieszczącego się przy ulicy Pitt Street. Dzisiaj trafiamy na przepiękną pogodę, dlatego jest doskonała okazja, żeby pokazać Wam, jak wygląda piękny Sydney z lotu ptaka. Uda się nawet, myślę, zobaczyć Blue Mountains, czyli błękitne góry, które są oddalone, myślę, że około 100 km od centrum miasta. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam Was po więcej filmów oraz zdjęć z mojego blogu Australii na darta.in. To już niestety jest mój przedostatni dzień w tym pięknym mieście. Trochę smutno mi wyjeżdżać, ale myślę, że wkrótce spotkamy się z powrotem w Polsce. Trzymajcie się ciepło, dajcie znać, co tam u Was i do zobaczenia. Na Sydney Tower Eye dojeżdża się windą na ostatnie piętro domu handlowego Westfield. Potem trzeba wykupić bilet. Można też czasem skorzystać z jakiejś promocji. A w ramach zwiedzania nie tylko wchodzi się na tą wieżę widokową, ale też można obejrzeć wystawę o Australii oraz pokaz filmowy w kinie 4D, taki z efektami na przykład bryzy z nad oceanu wiejącej delikatnie w twarz. To, co widać teraz na pierwszym planie, to park i Royal Botanic Gardens, czyli ogrody botaniczne. Ten czerwony statek, który widzicie w środku, stoi obok mieszkania, w którym mieszkałam, będąc w Sydney. Za statkiem zaczyna się King's Cross, potem jest Elizabeth Bay, a na koniec Watson's Bay. To, co widać jeszcze dalej, to morze Tasmana i ocean. Z kolei tutaj widać fragment The City, most Sydney Harbour Bridge. Nie widać za bardzo opery, bo zasłaniają ją wysokie budynki, a w oddali jest North Sydney. Tutaj z kolei po lewej stronie widać już Blue Mountains, czyli niebieskie góry. W oddali znajduje się Newtown, czyli ta hipsterska część Sydney, a w pobliżu widok na Darling Harbour. Południe Sydney, to co widzicie w tej chwili w oddali, to Surrey Hills, a w pobliżu na pierwszym planie te zielone drzewa to Hyde Park, który znajduje się zaraz obok The City. O ile samo ścisłe centrum Sydney można przejść piechotą, o tyle jak widzicie te wszystkie dalsze części, peryferia są bardzo rozległe. Mam nadzieję, że miasto Wam się podoba. Jak tu będziecie, koniecznie odwiedźcie wieżę widokową.